Pani Królowo naszego narodu. Jesteś od wieków ostoją i mocą tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję. Witam z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Kochani, módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, która żyjesz w chwale nieba, nie zapomnij o smutkach ziemi. Zwróć swoje dobre oczy na wszystkich, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami, którzy doznają goryczy życia. Miej litość dla wszystkich, którzy kochają bez wzajemności, którzy nie kochają, którzy są ludźmi małej wiary. Pociesz tych, którzy płaczą. Wysłuchaj tych, którzy się modlą. Umacniaj tych, którzy się boją. Obdarz wszystkich nadzieją i pokojem. Amen. Moi drodzy, przyjmijcie błogosławieństwo. Bóg, Ojciec Światłości, oświecił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela. Niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Niech twoje serce miłością Jezusa promienieje. Duch Święty chroni. Amen. Niech ci Bóg wynagrodzi twoje dobre serce. Bracie, siostro, zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże. Do stóp Twoich najświętszych prośby swe składamy. Gdy modlitwę kończymy, jeszcze Cię błagamy. O Maryjo Najświętsza, Matko Jezusowa, na przyjęcie próśb naszych bądź zawsze gotowa. Każda nasza potrzeba niech Twe serce wzruszy, a najbardziej Cię proszę, Ty strzeż mojej duszy. Matko, niech przy skonaniu zobaczymy Ciebie, a oddaj duszę moją Jezusowi w niebie. Do stóp Twoich najświętszych prośby swe składamy, gdy modlitwę kończymy, jeszcze Cię błagamy. O Maryjo Najświętsza, Matko Jezusowa, na przyjęcie próśb naszych bądź zawsze gotowa. Każda nasza potrzeba niech Twe serce wzruszy, a najbardziej Cię proszę, Ty strzeż mojej duszy.